Poważny wypadek w Szczecinie, o tym powiemy teraz. Zdjęcia na żywo Państwu pokazujemy. To ulica Batalionów Chłopskich w Szczecinie właśnie, gdzie do tego wypadku doszło tuż przed południem. Sięgamy po kolejne szczegóły dotyczące tej właśnie sprawy. Młodszy brygadier Tomasz Kubiak, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Proszę powiedzieć, jak poważna jest sytuacja, na jakim etapie ta akcja teraz? W tej chwili na miejscu działają służby zabezpieczające teren. Wszyscy poszkodowani zostali przebadani. Dwóch policjantów, którzy byli zakleszczeni w radiowozie, zostali przekazani i przewiezieni do szpitala oraz trzech pasażerów, w tym dwójka dzieci. Również pozostałe osoby po przebadaniu zostały na miejscu. Nadal w tym miejscu trwają utrudnienia. Czy wiadomo, co mogło się stać? Trudno w tej chwili decydować, co było bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia autobusu komunikacji miejskiej radiowozem. Cały czas na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, również zastępy policji, więc w tej chwili nie jesteśmy w stanie określić bezpośrednio przyczyn tego zdarzenia. A proszę powiedzieć, jak wiele osób w tym wypadku uczestniczyło poza tymi poszkodowanymi? Czy były inne osoby w autobusie wówczas? W sumie poszkodowanych było 9 osób i taką informację otrzymałem. Nie mam informacji, aby większa liczba osób znajdowała się w tym autobusie. Wszystkie, które brały udział, były traktowane jako poszkodowane, wszystkie były przebadane i to było w sumie 9 osób. Jak poważne są utrudnienia w miejscu, gdzie do tego wypadku doszło i co to za miejsce przede wszystkim? Ulica Batalionów Chłopskich jest dość popularną arterią prowadzącą do dużych osiedli, więc mogą w tej chwili być spore utrudnienia z przejazdem tą stroną. Na pewno potrwają one około godziny jeszcze. Jak wielu strażaków, policjantów na miejscu, jak duże siły w tej chwili tam pracują? Na miejscu pracują 4 zastępy z jednostki ratowniczego, jeszcze 1 i 2 w Szczecinie, plus zespół ratownictwa medycznego. I policja w tej chwili też jest na miejscu, wszyscy zabezpieczają teren, także tutaj prosimy o w miarę możliwości omijanie tej ulicy w tej chwili w Szczecinie. Wiadomo, jak długo te utrudnienia mogą potrwać? Około godziny na pewno należy się spodziewać, że będą spore utrudnienia. Bardzo dziękuję za wszystkie te informacje. Na Państwa ekranach zdjęcia na żywo z tego wypadku właśnie. To jest Szczecin, ulica Batalionów Chłopskich i wypadek, do którego doszło tam kilka chwil przed południem. 9 osób zostało w nim poszkodowanych.